Anime Yamito Boshito Honno Tabibito, które omówimy sobie w tym filmiku, należy do tej kategorii, która wymaga już od widza większego intelektualnego zaangażowania, aby mógł on w pełni zrozumieć przedstawione zachowania postaci oraz przesłanie, jakie niesie za sobą produkcja. Tak więc, zanim wgryziemy się w fabułę, mała informacja. To anime zostało oparte na grze erotycznej, hentaiu, ale jak to zwykle bywa, anime może odbiegać od swoich pierwowzorów. Jedyną taką pozostałością jest sposób przedstawienia postaci. Bohaterki żeńskie cechuje obfity biust i nieraz przyjmują one z lekka wyuzdane pozy, aby skusić na nie innych bohaterów. No, są to w końcu kobiety. I to jeszcze mające coś z loli, tak moi kochani? Po drugie, przybliżę wam kosmologię świata z tego względu, że na niej opiera się zarówno cała gra, jak i anime. Obie te rzeczy graniczą pomiędzy pojęciem baśni a snem. To tak, tutaj przytoczę pewien cytat. Na początku w pustym wszechświecie była tylko istota zwana Adamem. Adam stworzył Lilith, która z kolei stworzyła wszystkie światy, a następnie Eve, która zapełniła je ludźmi. Wtedy jednak pojawili się inni bogowie i zaczęli walczyć o władzę. Adam, obawiając się o losy światów, zamknął każdy z nich w osobnej książce, tworząc bibliotekę. Opiekunką biblioteki została początkowo Eve, jednak znudzona uciekła stamtąd, by bawić się wewnątrz światów książek. Rodziła się w nich jako człowiek, dorastała, a w dniu 16 urodzin opuszczała je i udawała się w dalszą podróż. Pieczę nad biblioteką chcąc nie chcąc sprawowała Lilith. Anime opowiada historię jednego z wcieleń Eve, kiedy żyje ona jako niema Hatsumi, przyrodnia starsza siostra Hazuki Azumy. Hatsumi w dzieciństwie była zawsze obok swojej siostry, chroniąc ją przed wszelkim złem. Dzięki temu też Hazuki wyrosła na pewną siebie i stanowczą osobę, w przeciwieństwie do jej uroczej siostry, która pozostała miła i opiekuńcza. Lecz po jakimś czasie uczucie, które Hazuki żywi do Hatsumi, zaczyna wykraczać poza rodzinne więzy, a przeradza się w coś o wiele silniejszego. Stąd też młodsza jest niebywale zazdrosna o starszą, która cieszy się powodzeniem u płci męskiej. Występuje tutaj wątek shoujo ai, ale tak naprawdę bez większych scen miłosnych. Najczęściej zwykle się o tym wspomina. I sama miłość dziewczyn jest spowodowana pewnym faktem. Mianowicie, prawdziwa postać Hatsumi, Eve, była osobą o złotym sercu, która darzyła każdego miłością i sympatią, ale każdy chciałby jej miłość dosięgała tylko jego. Także w wyniku tego mamy wątek tej samej płci. Po prostu Eve była kochana przez wszystkich. No i o tym wspomina się już na początku. Następnie, w wieczór 16 urodzin Hatsumi, druga postanawia w końcu wyznać jej swoją miłość. Lecz pierwsza znika w zielonym blasku i tak jakby słuch o niej ginie. Chwilą potem pojawia się jakiś żółty ptak z nadwaku wyglądający jak zmutowany kurczak, który przedstawia się jako Ken. Hazuki reaguje dość gwałtownie i zmusza przybysza, aby zabrał ją ze sobą, aby mogła ona odnaleźć swoją siostrę. I tak zaczyna się właśnie podróż nastolatki. Przemierzając różne światy, w których gościła Eve, poznaje ona jednocześnie osoby, które miały styczność z uciekinierką, jak i motywy jej wcześniejszych działań. Dodatkowo, Hazuki może liczyć na wsparcie Lilith, obecnej strażniczki biblioteki, którą, prosto mówiąc, wykiwała nasza sprytna Eve. Jest ona oczarowana początkowo Hazuki, ale ta druga szybko sprowadza ją dość boleśnie na ziemię. I tak ma być. Każdy kolejny odcinek serii Yamibo dotyczy innego świata książki. Oprócz zmagań naszych dwóch głównych bohaterek, możemy także zobaczyć wcześniejsze wydarzenia, kiedy to jeszcze Eve bawiła się w różnych światach. Yamito Boshito Honno Tabibito na pewno nie jest tytułem, który obejrzymy sobie dla rozluźnienia czy zabawy. Natomiast możemy oczekiwać od niego dużej dawki filozoficznej. Głównie też z tego powodu postanowiłam je właśnie ocenić. Chociaż niewątpliwie są anime lepsze i z piękniejszą kreską, muzyką, ale są to także starsze lata, produkcja pochodzi z 2003 roku, to i tak powiem wam, że technicznie nie wypada najgorzej. Ponadto, nie spodziewajcie się tutaj zbytniego happy endu, gdyż jest to w dużej mierze dramat, a wątki shoujo ai są tylko jakby urozmaiceniem i stanowią elementy tła. Jeśli chodzi o ocenę, to wystawiam bardzo dobrą 8 za wzruszające momenty, za nauki zawarte w produkcji, jak i wykonanie. Tutaj wszystko w logiczny sposób układa się na koniec, jednak Yamibo nie otrzymało wyższych not, ponieważ jest ono bazowane na poprzednich produkcjach z wykorzystaniem zbliżonej fabuły niektórych historii oraz może lekko nużyć. Anime traci przez to kilka punktów, ale poza tym dają okejkę. A, no i jeszcze na sam koniec. Jeżeli chcielibyście zobaczyć tą produkcję, to uprzedzam was, że zwykle musicie być przygotowani na konieczność czytania angielskich napisów, bo o polskie bardzo trudno. No ja na przykład czytałam po angielsku. Także do usłyszenia i oyasumi!